Siema, siema, słuchajcie, Astra Neverending Story. Mam jeszcze jedną usterkę w Astrze, mianowicie jak zmieniał mi moduł SIM na nowy, inny mechanik, to złą manetkę, no to właśnie kolega tam grzebie, ściąga poduszkę, złą manetkę mi zamontował od innego modelu i nie mam spryskiwaczy. Teraz zmieniamy manetkę. I właśnie tutaj kolega Krzysiek, który nie chce być na vlogu, więc nic nie mówi, próbuje dostać się do kierownicy i żeby, wiecie, trzeba ściągnąć poduszkę, odkręcić kierownicę i wtedy mamy dostęp do modułu SIM, żeby tutaj, o, i tu jest tak wyglądanie. Teraz tutaj trzeba włożyć, tu jest dziurka, trzeba włożyć jak on się nazywa? Imbus najlepiej, imbus. Trzeba podważyć taką blaszkę i wtedy z jednej strony kierownica cyk, to czy poduszka cyk, potem z drugiej strony. No i taką manetkę trzeba zmienić, bo ta manetka jest od mojego modelu. A gość, który mi wymieniał moduł SIM, no dobrze go zaprogramował, wszystko dobrze, wszystko pięknie, ładnie, ale zrąbał manetkę, nie tą manetkę stawił. No i ja od pół roku jeżdżę bez pryskiwacza. No i jako, że ostatnio w mojej struni, no ostatnio, dwa dni temu zrobiłem ten, to znaczy wczoraj, zrobili mi, wymienili tą listwę z tymi, to znaczy wymienili mi tą, o zaraz, co tu mi się zrąbało? Cewkę, tą listwę z cewkami, to już auto sprawne, no ale jak już robię, no to trzeba lecieć dalej, nie? I bez pryskiwacza to jak bez ręki, więc słuchajcie, dzisiaj kolejna naprawa Astry. No, kolega się męczy, żeby zapadki wcisnąć i żeby wyciągnąć poduchę, bo nie jest tak prosto, słuchajcie, wyciągnąć poduchę. Są dwie zapadki takie, które trafić w nie, dziurki, które są do poduszki powietrznej, żeby zapadki, takie sprężynki nadusić, żeby wyciągnąć poduchę, są nierówno i ciężko trafić. I słuchajcie, kolega się męczy, żeby wyciągnąć poduchę, bo trzeba odkręcić kierownicę, żeby dobrać się do modułu SIM, żeby zmienić no tą gałkę od wycieraczek, bo jak zmieniałem układ SIM, to on nie tego modelu mi założył gałkę, nie? Więc no, więc właśnie kolega się męczy, a ja właśnie idę sobie do sklepu, bo jeszcze uszczelkę mam jedną do wymiany w drzwiach, bo już odpada sobie, i idę właśnie do sklepu ją zamówić. Zobaczymy, czy w ogóle jeszcze takie uszczelki są do zamówienia. To jest też ciekawe, czy w ogóle będą części, bo to jest auto, już ma swoje. W każdym razie tu mam dwa kroki z buta do sklepu. Bardzo fajny sklep jest w Zielonej Górze. To jest hala targowa. Tam w zasadzie mają wszystko. Więc zobaczymy, czy będzie taka taka część. No i wszystko jasne, uszczelek nie ma. Są tylko oryginalne w Oplu. Trzeba w Oplu zamawiać. Ponoć drogie jak za zboże. I do tego pan mi zaproponował, lepiej niech pan gdzieś na szrocie znajdzie używkę, bo zapłaci pan grosze, a oryginalna może być po prostu mega droga, nie? Więc, ale tam uszczelka przy drzwiach, to tam pikuś mogę z tym jakoś jeździć bez tego, bo ona już jest taka, zaraz wam pokażę, jak ona wygląda, jest ewidentnie do wymiany. No i tak, i wracam teraz, zobaczymy, czy koledze Krzyśkowi udało się wymontować poduszkę powietrzną. Podejrzewam, że się nie udało i się będzie męczył jeszcze. Chyba będę musiał podjechać do innego mechanika. No do Krzyśka mam tu na garażach takiego, który takie drobne naprawy, wymiany klocków, coś tam. Ale przy poduszce widzę, że sobie trochę nie radzi. Więc będę musiał po prostu podjechać do kogoś, kto sobie poradzi. No tam, no pierdółka, no wymiana gałki, tak prawdę mówiąc, od wycieraczek. O. Proszę, Krzysiek straszy gołębie, które do garażu chcą wejść. Dobra, pokażę wam, jak ta uszczelka wygląda. No i zobaczcie tutaj, nie?
taka uszczelka jest w astrze. No i tu już jest niestety, o, patrzcie. No i taka oryginalna uszczelka tylko u Opla, a zamienników nie robią. Gołębie wchodzą sobie do garaży. Tak, o, z ciekawości, bo gołębie są ciekawskie, nie? Patrzcie. Dzisiaj jest taki upał, że to jest po prostu nieporozumienie, nie? Mamy godzinę 10:55 w niedzielę i zaraz wam powiem dokładnie, ile pokazuje stopni. Pokazuje Zielona Góra. No niby 27 pochmurnie, ma być niby 30 maksymalnie, ale pochmurnie nie widzę, żeby było pochmurnie. Jakieś tam białe chmurki są, ale za chwilę, słuchajcie, ja idę na działkę, biorę dzieciaki, wezmę mi basen, naleję wody, włączę sobie fontannę i idę pod wodę, bo po prostu upał straszny. Straszny. Ostatnio była taka sytuacja, słuchajcie, że do Leroya mi kasjerka powiedziała, wleciał sobie gołąb do Leroya, był tak zmęczony, że sobie przyszedł koło kasy i usiadł. I dziewczyny mu w takiej małej miseczce wody nalały. Wziął się, napił i sobie siedział i odpoczywał, bo był taki upał na dworze. 23 stopnie wtedy było, to było chyba przedwczoraj. 23 stopnie i pod koniec dnia, no, wzięli go, wypuścili na dwór, jak już było chłodno, i sobie poleciał. No bo jakby go zostawili w sklepie, to by zaczął latać po sklepie, wszystkie czujki, alarmy by odpalił i za chwilę by ochrona zjechała się, nie? No, więc naprawdę te upały, ale nie wiem, tutaj w pełnym słońcu sobie widzę, 5 sztuk siedzi gołębi na dachu i im to nie przeszkadza, nie? A to dziwne, jak ja bym był gołębiem, to bym sobie siedział w cieniu. No, ale... No, słuchajcie, jest taki upał, muszę się trochę ratować, bo dzisiaj lifeik i powiem wam, że jak odpalę Xboxa sobie tam odpalę tam, to tam tak mi wieje ciepłem, że po prostu moment, 20 minut i w pokoju mam już taki upał, że masakra, więc podłączyłem sobie klimatyzator, tutaj, nie, rurka, cyk, i przed chwilą było tutaj 27 stopni i już jest 25, nie, już te 2 stopnie, no i słuchajcie, teraz za chwilę będę testować, będę nagrywać odcinek na jutro, chyba z Mad Maxa, i dam mniejszą prędkość wiatraków, dam tutaj na, żeby on troszeczkę zwolnił, by był trochę cichszy, bo na 100% na nagraniu go będzie słychać i na live'ie też, i nie chcę, żeby po prostu ten klimatyzator mi tutaj na live'ie zagłuszał i żeby mnie nie było słychać, ale po prostu przez te upały, tak tutaj w tym pokoju, gdzie streamuję i nagrywam, jest tak gorąco, że po prostu zaczynam nagrywać i po 15 minutach ze mnie woda się leje, nie? Masakra, ale klimatyzatorek uratuje temat dzisiaj na live'ie.